No to lecimy. Finał 86. edycji ESL Open Cup. Stali bywalcy. Klem, czyli Clement Desplanches z Francji, Team Liquid. No i tutaj niemiecki Hiro Marin, Gabriel Segat, Team Mau Sports. Masę finałów ze sobą zagrali, nawet zajrzeć z ciekawości statystyki. Pozdro dla spoconego Romana, witamy, witamy. Wszystkich oglądających, wszystkich cierpliwych też zwłaszcza witamy. Bo to jest jednak TVT, tutaj trzeba... No, takim być jednak trochę szachistą. Troszeczkę trzeba zawiesić oko, czasami można nawet na chwileczkę wyjść, możliwe, że nic nie ucieknie, bo zwłaszcza jeżeli będzie to dłuższa patyczka. No pamiętam nawet właśnie, gdy grał Hiro Marin z Clemem wielokrotnie, to oj, masę meczów ze sobą zagrali na przestrzeni ostatnich lat. W tym roku to spokojnie było z 15 pojedynków. O, ostatni pojedynek wygrał Clem 3-0. W tym miesiącu to miało miejsce. W Dreamhacku. No to bardzo ważny był mecz w sumie. I Clem pokonał Hiro Marina 3-0. Nice. Ale wcześniej 4 mecze z rzędu wygrał Hiro Marin z Clemem. No chyba nie jest to zaskoczenie, że miało to miejsce w Open Cupie. Podczas letniego Dreamhacka również. Jeszcze wcześniej też w Open Cupie. No i w takim innym turnieju Biggest Loser. Też wygrał wtedy Hiro Marin z Clemem. Ale zobaczmy, czy kolejny finał będzie w stanie wydrzeć Hiro Marin Clemowi. Wczoraj Clem w sumie wygrał taki, no powiedzmy, odpowiednik Open Cup, ale troszeczkę inny. Też są bardzo ważne arcymistrzowskie porady potrzebne, jak poderwać dziewczynę, jak ważyć ponad 120 kg, jak spocony Roman. Otóż jeżeli nie potrafisz poderwać dziewczynę mając 120 kg, to znaczy, że musisz się troszeczkę więcej poruszać, może jakieś hantelki, może inne coś, ale generalnie łatwo jest podnieść, poderwać dziewczynę. Przeważnie, tak mi się wydaje. No, ładna agresja, ale akurat lepiej się tutaj Clem, myślę, wymieniał. Chociaż jeszcze zobaczymy, ile SCV-ek było straconych. O, ej, tu jest jeszcze jeden heli, on właśnie dojechał. O, ciekawa presja. Może to wszystko tak miał ukartowane Hiro Marin. Ej, nieźle. I świeżego muła jeszcze mu. O, jak go chciał naprawić Clem. O, świetny pomysł, ale niestety za późno. No, ładnie, ładnie, panie Hiro Marin, bo... Tutaj to może wygląda w miarę równo, ale jednak 3 SCV-ki stracone, świeży muł, którego tutaj nie widać w stratach. No i to jest przewaga raczej, no nie za duża, ale jednak dla Hiro Marina. Już taka odczuwalna może nawet. Ja tak się dziwię, dlaczego jeden Marin biegnie do Clema, ale już się zagadka wyjaśniła. Znowu dwa Reapery przeszkadzają w wydobyciu, znowu kilka SCV straconych, znowu wydobycie zaburzone. No nie no, ale ten Marin to chyba miał biegać w SCV-kę. Ranną zresztą, a coś się zapomniał i atakował Orbitala, to nie, to bez sensu. Dobrze. Nagle kontra Clema. Myśleliśmy, że będzie trochę może pasywniejsze to TVT. O, lepiej, lepiej dla Hiro Marina chyba. Chociaż, ej, on stracił Cyklona. To znaczy, przepraszam, Ravena za Cyklona. To ja bym wolał być gościem, któremu przeżył Raven. Czyli Clem. Clem raczej lepsze mikro. Jedyne co chyba robi... A, nie, myślałem, że się Hiro Marin jedyne co robi, to teraz rozgląda, ale on naprawdę chce jeszcze zaatakować. Trochę dziwne po straconym Ravenie.
Clemson walczy na trzy Raveny potencjalnie, to tylko, że jeden... No co, w ogóle, jakie to jest nietypowe, że Clemson się ustawił przy prawej Xel'Nadze. Zazwyczaj to jak się chodzi, to chodzi się wszystkim w TVT i ewentualnie wysyła, no, w różne miejsca pojedyncze Mariny, czasami jest CV-kę. A tu Clem ma inny pomysł i to jest dziwne. Troszeczkę dziwne. Może teraz się... No, może się przegrupować, ale coś tego nie robi. W sumie nie wiem, o co chodzi Clemowi z tym, bo to tak jakby była nic nie robiąca grupka jednostek. Okej, chyba teraz się zbierze. I jeszcze raz rozstawiamy czołgi, autoturety. No i musi Clem, bo nie wierzę, że przy tylu autoturetach on może przegrać batalię, chociaż nie celowały one może jakoś perfekcyjnie. Ale i tak chyba wyszło dobrze Niemcowi, bo on zmusił Clema, żeby ten przestawił swoją bazę w inne miejsce, tym samym jego SCV nie pracowały, a u Hero Marina nawet orbital gotowy. Czego o Clemie powiedzieć nie można. Wikingi w pościgu za czołgiem. No ale taki pościg to... Równie dobrze na rowerze mógł go gonić, a nie z powietrza. Dobra. Jeszcze przymierzy mu Wikinga jednego, drugiego nie. O, dobre strzały z tych siege tanków. Ale ładnie, widać, że celuje Clem w te cenne rzeczy, w to skupisko teraz po czołgach. No ale same Mariny ze CV-kami też trochę zagrożenia stanowiły. Ale trochę to dobry stopień. Tak, trochę. 20 SCV właśnie stracił Hero Marine. Chociaż Clem też wyrzucił wszystko, co miał. Jaki? Wybierz, choose your fate. O, i nie dobił tego rannego Siege Tank. Może Mariny? Tak, Mariny złapią. To ciekawa wymiana. Niby więcej stracił Niemiec, ale patrząc tak na całokształt rozgrywki... W sumie ja bym powiedział, że Hero Marine miał przewagę. Może nawet nadal ma, jakby zaczął te plus 2, no ale zbrojownia jest opóźniona. Sensor Tower. No i tak się chciał pokazać tutaj trochę Hero Marine, może wlecieć nawet, ale no nic z tego. O, bardzo dobra reakcja, żeby podnieść sztankę do Medivaca. Mam wrażenie, że Clem był jednym z pierwszych, który to tak bardzo często zaczął robić. Bardzo rzadko dawał sobie czołgi łapać, no bo zawsze Medivaki są blisko. Dwa zaczęte. Clem się trochę zapomniał w tym aspekcie również, też robi późno zbrojownię. No widać, że tak trochę udało się wzajemnie wybić z rytmu jednemu i drugiemu. O. Ej, było to widać? Tak ciężko powiedzieć. Nie no, chyba było widać, bo Clem faktycznie wycofał sporo jednostek, albo przynajmniej tak stoi. No i już pędzi. O, ale się ładnie chce rozstawić Hero Marine, nawet głębiej wleciał, myślałem, że tutaj blisko. O, kochany. No to zaczyna się koszmar Clema, nie dość, że 2-2, pewnie nie ruszy. To jeszcze go nie stać, nie może produkować, nic nie może Clem w tym momencie, mam wrażenie. Było źle, a jest jeszcze gorzej. Nie no, super ten ruch. I 12 SCV też przy okazji właśnie zniszczonych. Teraz jeszcze można pomęczyć. Można też spróbować się za chwilę ewakuować, ale czy to jest potrzebne? Nie jest potrzebne. Poddaje się Clem. Ładnie. O, Hero Marine to jednak fachowiec dalej. Jak jest finał Open Cupa, to on twardo. Nie ma, że boli. Wygrywa.
W sumie często te finały Open Cupów, Hero Marine, jak się już do nich dobiera, to 3-0. Nawet na Klema mu się zdarzało takie wyniki robić. Kto wie, może będzie podobnie. Klem wczoraj wygrał finał, no to może dzisiaj Hero Marine. Ach, ci Terrani jeszcze się muszą podzielić ze sobą wygranymi w turniejach. A, dymy też będą, tak. Może po tej mapie już, bo teraz dziwnie byłoby się jeszcze odpalić. Nie wiem, co się stało. Na poprzedniej mapie Hero Marine wykonał taki, powiedzmy na to mówią, Doom Drop. Czyli desant zagłady, może można by powiedzieć. I na takie... No po prostu jak jest dużo medivaków, dużo wojska, to na takie coś czasami też mówią Doom Drop. No i taki Doom Drop wleciał do bazy Klema. Klem nie był w stanie w porę do niego dobiec, żeby go obronić i po prostu tracił mega dużo wydobycie, budynki. Jednostki też potem nie był w stanie zrobić ani kontry, ani dobrej obrony, więc w zasadzie to przegrał. No i w ten sposób znaleźliśmy się właśnie na drugiej mapie, jak widać Oxide. No i zaczynają analogicznie, czyli obaj z szybką fabryką. Ekspansja będzie u Hero Marina, już jest nawet budowana u Klema. Ale to trochę później. Aha, u Klema na live'ie mówili. Na Twittera wrzucili godzinę temu, a to jeszcze... No na Twittera jeszcze nie zerkałem dzisiaj. Doliczyli się w końcu. Sądziłem, że już tak szybko się będą tutaj próbowali zaczepiać, no ale to akurat nic nie padło, Reapery się naprawią, znaczy zregenerują. Szukam tego posta swoją drogą właśnie z tymi nagrodami też. Ale to nie jest proste, jest tyle różnych jakichś tweetów. Że to nie są łatwe rzeczy. Ale pewnie u Rotiego albo u Wardiego prościej byłoby kliknąć niż scrollować. Dobra, co dalej? O, jest Medivac, widzę dwa cyklony, no to jest prosty przekaz, ale jest też duży atak. No, Klem. Gdyby nie ta szybka reakcja Hero Marina, mam wrażenie, że już byłoby po grze. Ładnie, ładnie. Nie, no, Mariny dały radę. Tutaj Mariny te od pleców wchodzące pięknie porobiły wojsko Klema. No i zmusiły go do odwrotu. No i teraz jest potencjał do kontry. Myślę, że znowu gra się układa pod dyktando Niemca. Chcę pokazać swoją świetną kontrolę, Klem. Ale no, akurat tak się ta gra układa, że no nie ma opcji. O, faktycznie, Wardy wrzucił w tym wczorajszym turnieju. Tutaj jest $800 dokładnie dla Klema, 470 Max Pax, Vania 315 i Marine Lord, bo to za półfinał. O, nie mów, że się uda, nie mów, że się uda, naprawdę się uda. Nie, nie uda się Medivaca zniszczyć. No, próbował szybkiego odwetu Niemiec, a się zdziwił, stracił też cyklona. Okej, oko za oko trochę. Ale teraz znowu inicjatywa wpada w ręce Klema. Wow, za ćwierćfinał $160 tam było. I 9, 16 miejsce po $25. Mi się zdarzało dochodzić do 9, 16, raz ćwierćfinał był. Kurczę. Nieźle, no ale wczoraj mi nie poszło. Dobra, zobaczmy. Co tutaj, co teraz? Bardzo fajnie to podzielili swoją drogą. Ale zobaczmy, czy ta kontra Klema w ogóle ma rację bytu. Brakuje mi tutaj trochę jakichś wikingów, Medivaca, no od biedy może nawet Liberatora. Ale jest świetne, że uda się obić Siege Tanka, chociaż od razu go zacznie naprawiać Hero Marine.
Czego nie chce Hero Marine? Nie chce, żeby Siege Tank Klema podjechał i bił mu reaktor. No ewentualnie Supply Depot. O, pierwszy strzelił czołg Klema, wiadomo kto wygra tę walkę. Jeszcze pomógł mu autoturetem. No nie, Hero Marine niepotrzebnie teraz. I Siege Tank, i Cyklon stracony. I teraz ten Siege Tank jego własny. O, o, wow! Okej, wymienił się Siege Tank za Siege Tanka. Nie, żeby to było jakieś świetne, ale jestem pod wrażeniem, że się udało. Well played. No już tylko Cyklon został taki bardziej zwiadowca, wyczuwator, czy coś idzie, czy nie idzie. No może zawsze jakiegoś Marina wyłapać. Jakby miał bardzo dużo szczęścia, to czasami nawet Ravena niektórzy niszczyli, ale to się bardzo rzadko zdarza. No, bicie Wikinga też nie jest najgorsze. O właśnie, teraz jedna rakieta Wikinga poszła. O, nie ma dość, Klem. O, panie Hero Marine, to agresywne było, ale czy potrzebne? Czy on tak w ogóle mógł zagrać? O, o, duży błąd Klema, stracił Ravena. I to od Marinów. Trochę niewybaczalne. Widzę, że Siege Tank za Siege Tanka poleciał. Klem na razie dominuje w powietrzu. No i będzie dosyłać wojsko na front. Dobre skany. Ale oba Siege Tanki Francuza zostały teraz zniszczone. No dobre, bardzo dobre nawet odepchnięcie. Cztery czołgi za cztery czołgi, Raven za Ravena. No bliskie te straty. No bo i bliski poziom, ale chyba Klem jest minimalnie do przodu. Chociaż co ja gadam, on dopiero teraz ulepszenia zaczyna. A u Niemca już prawie gotowe. No jeszcze z pół minuty. Przez chwilę defensywa Hero Marina wyglądała, jakby się trzymała na jednym Siege Tanku. Czas na wyrzucenie autoturetów, ale znowu lepsza. Myślę, że ta bitwa była dla czerwonego. Chyba wleci w zasięg sensor towera za moment. Nie, dobra, na krawędzi zabalansował. No to nie jest też wymiana godna Klema, tak bym powiedział. No to może chociaż tutaj. No to ciężko dobrze się wymieniać, jak po prostu ulepszenia nie są po jego stronie. A od piechoty wszystko zależy, no bo to ona tutaj jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Ulepszenia są tutaj oczywiście już, o, nawet z dwóch fabryk robi Siege Tanki. W tym samym kierunku idzie Hero Marine, ale będzie trochę późniejszy. No tak patrząc właśnie na takie różne detale, to niby ulepszenia Hero Marina, niby infrastruktura jak Klema lepsza. Ale pewnie wszystko i tak się sprowadzi do jakiegoś takiego sprytniejszego ustawienia swojego wojska. Na razie, no, zgodnie siedzą w bazach.
No nie no, to są tylko podchody, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego Klem ma tyle czołgów bez opieki jakichś marinów, bo to jest, no właśnie, to jest tracenie ich za darmo. Jak tylko się Hero Marine zorientował, to już dramat, no ale zobaczmy, bo będzie kontra. No nie, on nie ma czołgów, no na tyle marinów trzeba mieć czołgi. Albo jeszcze więcej marinów z ulepszeniami, ale tego akurat Klem nie posiada. Ani ulepszeń, ani liczb. No to się wymienili, baza za bazę. No ale tutaj po stronie niemieckiej akurat czołgi są. O, i tu i planetarka. Nie no, ma to Hero Marine. Ja nie wierzę, jak to jest, że Klem taki dobry. Top 1 Europy w sumie. Na Dreamhacku Hero Marina pocisnął 3-0, a taki zwykły, spokojniejszy turniej, może mniejsza presja nawet. I nie daje rady z Hero Marinem. Tak to poszło. Kurczę, to już 2-0 dla Hero Marina. No to Klem. Czasami też robił takie comebacki z 0-2 na 3-2, ale tu już naprawdę będzie bardzo ciężko. Klem wysyła SCV-kę, ale to raczej nie w poszukiwaniu ukrytych budynków Hero Marina, bo Hero Marine zazwyczaj ich nie ukrywa. Znaczy zdarzyć mu się zdarzy, bardzo rzadko, ale bywały te, jakby historia pamięta takie przypadki. Ale tak naprawdę chyba chodzi o to, że Klem coś ukryje. No i zgadza się. To ciekawe. Agresywne, aktywne. Popatrzmy, czy się uda. No patrząc na taktykę Hero Marina, widać, że raczej szybka ekspansja mu przyświeca. A i kombinerki też są tak. Są i kombinerki. No przydają się, żeby na przykład wyciągnąć, co ja tam miałem. No to było parę lat temu, co to było? Drzazga. Drzazga na przykład. Albo gwoździa. Albo... No coś czasami może trzeba zagiąć, wygiąć, wyciągnąć, obciąć, bo tutaj też jakiś obcinek chyba jest. Różne takie rzeczy. Daliby maczetę, a nie multitool, bardziej przydatna w Krakowie. No, też. Może kiedyś będzie maczeta, nie wiadomo. O, albo jak teściowo będzie zombola. No, różne są patenty. No, spoko sprawa, no. No nie wierzę, że tak łatwo się uda Klemowi to wygrać, ale to jest możliwe. Przerwał budowę fabryki i zaczyna się taniec Reaperów. Na pewno zdziwiony tym, jak szybko są tutaj Reapery Klema. Ale już też pewnie wydedukował. Reapera traci Niemiec. A do Marinów jeszcze długich 10 sekund około. Do Heliona podobnie. No i przerwany natural. Jak dobrze wiedział, kiedy mam wskoczyć po te... SCV w naturalu. Nie spieszył się wcześniej, tylko teraz. Nie no, klasa. To jest, myślę, że prawie pewne już 2-1. Tylko granatów musi używać Klemi. Będzie dobrze. No, ucieka tym rannym Reaperem. No, pokazał teraz naprawdę świetną kontrolę. Francuz, sprawą. To nawet nie były takie najbardziej agresywne proxy raksy, nie? Tylko w bazie jedne, drugie na mapie i do przodu. No i czasami z tego można wygrać, także brawo. Dobry wybór. Otóż... O dobra, jeszcze tylko wynik ustawię. Otóż drzazgi się nabawiłem bo tam w poprzednim mieszkaniu, gdzie mieszkałem, tam był parkiet, ale ten parkiet już taki był zużyty. No i z niego ta drzazga się znalazła w pięcie. Takie miejsce, że to no, nie wydobędziesz. I to próbował człowiek różnymi patentami, sposobami. Trzeba było pójść, żeby ktoś wyciągnął, no ale się udało pozbawić tego. Nawet historia na YouTubie jest krótka. Tu też kebab w tej historii, piękne rzeczy. Także nawet atak znienacka. Od parkietu, od podłogi. A mówili całe dzieciństwo, choć w tych
kapciach. No dobra, popatrzmy. Reaktor, koszary. No i chyba na ten moment jeden wielki spokój. Tak sobie myślę, bo właśnie się aż zamyśliłem, nawet bym powiedział, bo no wiem, na poprzedniej mapie były też dwa Raxe Reapery, ale jedne były na mapie. To on teraz robi to samo, ale z bazy, ale jeszcze z fabryką i to jest naprawdę... Podoba mi się to, bo on znowu chce zaskoczyć Hero Marina liczbą Reaperów, tylko że Niemiec taki amator nie jest, on też wyprodukuje sporo. W ogóle też zagrał jakoś inaczej, bo od razu reaktor, od razu podwójne Reapery. Dziwne, dziwne, nietypowe. No ale chyba się obroni, bo przecież 3 Reapery kontra 2 Reapery i Helion, no to jest okej. Okej, wymiana dla obu graczy, czyli nikt nic nie traci. Już się udało Klemowi wyłapać jednego Reapera. Troszeczkę lepsza kontrola, są efekty. No grają bardzo dobrze. Podoba mi się, że też nie zapomina Hero Marino o tym, żeby jednak zrobić kolejną rafinerię. Świetne strzały Helionów. No i pozbywa się w sumie już problemu Niemiec. A raczej większości problemu. No, będzie wymiana. W ogóle na tej mapie są te pola przyspieszające. Ale chyba na razie nie będą tak do końca też wykorzystywane. Troszeczkę lepsze ustawienie dla Hero Marina. No, zacne granaty z obu stron. I jak dobijają sobie te ranne jednostki. Ej, no ładnie, ładnie. W sumie takie trochę bardziej 50 na 50, ale jednak to Hero Marin straci więcej. Tak, w minerałach, ale w gazie nie. O. Nie no, weszli na bardzo równą pozycję. Nawet Orbital w naturalu jest na podobnym poziomie ukończony. Klem się właśnie tego dowiedział. Dalej to jest trochę dziwne, bo jak widzicie, nie robi Klem żadnej dobudówki przy koszarach. A jednak gra trzecią bazę, czyli chyba chodzi mu o dłuższą grę. Może boi się jeszcze jakiegoś ciekawego, szybkiego ataku. Ej, Hero Marina, elegancko do budówki. Ej, ale w sumie racja, bo jak są dwa Raxy, to i tak nie chcesz mieć dużo więcej produkcji Marinów na ten moment. To dlatego tu nie ma dobudówki, bo i tak nie byłoby go stać. No dobra, to ma sens. No dobra, zobaczmy, czy sens będzie mieć też atak Hero Marina. Gdzieś tutaj można podejść. Tutaj w ogóle też tak... No jest miejsce do rozstawienia czołgu z prawej strony. Tutaj już będzie ciężej, ale też można by to zajść od lewej strony. Albo od przodu. Okej, po prostu. Przodem, przodem. Czas chyba zacząć celować we wrogiego Siege Tanka, ale i piechota oberwała. No to by po prostu dużo lepszy atak Hero Marina.
niż obrona Klema. Miazgunia. Właściwa dezaktywacja, drugi czołg był w ogóle u Klema źle ustawiony. Piechota wyparowała i trzecia baza tym samym też. No i tak odważny był z tym ekspowaniem, a już źle. Myślałem, że odpuszcza Hero Marine, ale ani myśli. No i Klem zapłaci za to znowu bardzo wysoką cenę. Trzecia baza. Pięknie, pięknie, idealnie gra w zasadzie Hero Marine, no bo zadaje obrażenia, a sam sobie nie daje w zasadzie nic zrobić. O, aż cztery Raveny zrobił Klem. Rzadka sprawa. No i słaba. Nie no, słaba dlatego, że ustawiony i gotowy był Hero Marine. Niezagrożone czołgi. Zagrożona znowu ta trzecia baza Klema budowana na wzniesieniu. No i Miazgunia. Kurczę, Hero Marine w finałach to jest jakiś Terminator. Po prostu niszczy i do widzenia. Bardzo rzadko te finały ostatnio przegrywam. No to well played. Hero Marine cały czas wojuje z Klemem o to miano, top 1 Terrana. No ale pokonał Zesta. Pokonał niestety też dzisiaj Hero Marine Manę. Pokonał Spirita, Zesta właśnie i na końcu Klema. Masę znakomitych zawodników. Także zasłużył na zwycięstwo. No i GG, i tyle. Nawet szybko wyszło. Dużo szybciej niż się spodziewałem. No, Hero Marine pocisnął. Well played. Dobra, GG. Dziękuję za oglądanie też oczywiście na YouTubie. Follow Indie StarCraft. Cześć, cześć.